Siema, tu Amigowy Kojot i witam was w grze Might and Magic 3 Isles of Terra. Można również nazwać to Isles of Terra, jak kto woli. Jest to gra firmy New World Computing z roku 91. Jest to wcześniejsza wersja gry, której pokazywałem wam wcześniej. Działa ona na tym samym silniku dokładnie. Możemy sobie zacząć nową grę. Zagrajmy. Tak, tutaj troszkę się dłużej to wszystko wczytuje. Nie było to jeszcze tak dobrze zoptymalizowane jak części 4 i 5. Jak dla mnie grafika w tej grze jest troszkę bardziej toporna. Nie jest ona tak szczegółowa jak w kolejnych częściach. Portrety postaci są ładne. Na przykład tu, tu mamy pierwszą postać, jest to Sir Kanegem. Jest to odwołanie do twórcy gry. Krakhak. Maximus. Darkshade, Resurrectra oraz Castore. Wymieniam tych bohaterów, ponieważ pojawiają się oni również w części 7. Jeśli ktoś grał w Might and Magic 7, to pewnie kojarzy tych bohaterów. Zresztą oni są w intrze, na tym jak przylatują do Erafi. A dlaczego to się stało, właśnie można sobie wyjaśnić w tej grze. Sam interfejs, tego słowa mi brakowało ostatnio, sam interfejs jest dokładnie taki sam. Możemy sobie sprawdzić dzień, mapę i tak dalej. Tak, tutaj mamy tawernę. Tego nie pokazałem ostatnim razem, jako że tamta wersja również oferuje to. Wchodząc do tawerny, możemy sobie wybrać postacie do drużyny oraz stworzyć nowe. Ja grałem wtedy domyślną drużyną. Tak samo będę grał tutaj domyślną drużyną, jako że troszkę zajmuje czasu stworzenie nowych postaci i przerzucenie wszystkich przedmiotów, gdyż gdy tworzymy nowe postacie, one nie dostają przedmiotów i dlatego musimy mieć już ekwipunek wcześniej. A odbywa się na takiej samej zasadzie jak w Dungeons & Dragons, tam wybieramy sobie, rzucamy kośćmi i tak dalej. Tak, teraz przejdźmy do eksploracji. Eksploracja miasta Fountainhead. Tutaj mamy świątynię zielonego liścia. Chciałem jeszcze powiedzieć, że animacje w tej grze, tych właśnie budynków, nie podobają mi się tak bardzo jak w częściach kolejnych. Są one jakby nie tak dopracowane i nie mają takiego konceptu graficznego jak w kolejnych częściach. Tak, tu jest kolejna rzecz. W tej grze bardzo ważny jest czas. Ponieważ żeby wejść do danego budynku, musimy mieć odpowiednią porę dnia. Na przykład nie można wejść w nocy tutaj, jak tutaj do sali ćwiczeń. Tylko trzeba poczekać na nadejście dnia. Miało to nadawać klimat, jak dla mnie jest to bardzo uciążliwe. I raczej nie jest to zabawne. O, tutaj nasz pierwszy przeciwnik. Jest on dosyć zabawny. Gdyż w tej wersji przeciwnicy są jeszcze bardziej zabawni niż w części czwartej. Tutaj mamy to Bubblemana, czyli człowieka bąbelka. Tak, Bubbleman. Jest on bardzo ładny, nie wiem czy jest klimatyczny. Może ma nawiązywać do tego, że to miasto jest takie zatrute, te fontanny. Tutaj oczywiście gildia jest otwarta tylko w nocy, bo jest to gildia zła. Podobno. Gildia kruka. Tutaj siedzi mysz szczur. Oczywiście nasz nietoperz już wykrywa, że nie bardzo tam można wchodzić. Znaczy możemy po prostu wykopać to, tak, kopem. Z partyzanta. Gdzie nasza mysz? Ukryła się. Lepiej nie będziemy z nią walczyć. Nie polecam walki z myszą, jako że ta gra ma o wiele wyższy poziom trudności na początku. Bardzo, bardzo łatwo tutaj zginąć. Postacie tutaj padają jak muchy w walce z szczurami. Tak, teraz mój genialny zmysł. Tak, to nie. Szukam sklepu. A tutaj akurat znalazłem teleporter. Teleporter działa również na tej samej zasadzie co w części czwartej. Po prostu wpisujemy nazwę lokacji i miasta i on nas tam przenosi. Ma to ułatwić podróże i ułatwia rzeczywiście. Natomiast musimy po prostu znać nazwę miejsca, do którego się chcemy udać. Tutaj wiadomość na ścianie. W tej grze bardzo często znajdujemy takie wiadomości. Również w podziemiach. Bank. Również taka sama zasada jak w części czwartej.
Mam akurat 6.24, więc jest trochę za wcześnie. Tak, tutaj znowu umiejętności. Umiejętności, można się nauczyć kartografii. W tej grze jedna jest wada, że gdy uczymy czegoś danej postaci, to nie pojawiają się takie gwiazdki przy niej, dlatego nie mamy zawsze pewności, czy dobrze kliknęliśmy i w dobrą postać. A nie ma również dźwięku potwierdzającego wykonaną czynność. Tutaj siedzi myszka. Jest to Moose Rat, czyli łosiowy szczur, jakkolwiek by to przetłumaczyć, nie wiem. Pewnie może ma jakieś sensowne tłumaczenie, tylko ja go nie znam. Zawsze to sobie tłumaczyłem jako gigantyczny szczur, albo coś takiego, przerośnięty szczur. Wiem, że tutaj gdzieś był sklep. Na pewno tutaj gdzieś był sklep, tylko go nie potrafię znaleźć. Tak, tutaj mamy... Aha, on sprzedaje ten... członkostwo w gildii. Go kupię sobie dla dwóch postaci, czyli dla czarodzieja i druidki. Tak, tutaj mamy sklep. Sklep jest jeszcze chyba gorzej troszkę rozwiązany niż w części czwartej. Bo gdyż tutaj mamy tylko dwie opcje, buy i inventory, tam jakoś to było inaczej rozwiązane. Poza tym tutaj w ogóle nie ma kategorii dla przedmiotów i każdy trzyma wszystko w jednym worze. Zbroje i te, i bronie. Bo czasem można się pomylić kto co gdzie ma i bardzo ciężko sobie to ogarnąć. Chciałem coś kupić, ale nie bardzo tu jest co kupić poza tym. A nawet nie ma co sprzedać, gdyż z tych wszystkich pięknych potworów, które pokonałem, nic nie wypadło. To się mówi. Mamy dość sporo złota, ale nic tam nie ma w tym sklepie. Możemy sobie zobaczyć itemy. Tak, kupiłem sobie łuk. Łuki są dość potężną bronią na początku gry. Tak, tutaj mamy sekret, co na co wskazuje ta mała jaszczurka. Gdy macha łapką, to znaczy, że tam możemy wejść. Tutaj skrzyni bronią dwa wielkie szczury. W tej grze bardzo często można znaleźć takie sekrety właśnie ukryte w ścianach, dlatego bardzo często trzeba patrzeć właśnie na tą jaszczurkę. O, już tutaj nam zginęła druidka po jednym ciosie. Te kolorowe indykatory pod portretami postaci wskazują poziom życia. Czerwony oznacza, że już jest blisko śmierci, niebieski, że jest nieprzytomny, a zielony, że jest w pełni sił. A żółty jest lekko ranny. O. Mamy noc. Możemy teraz się udać do skrzyni. Jak zawsze używam złodzieja do otwartej skrzyni, oczywiście sporo złota, jakiś tam śmieć, którego teraz nie potrafię znaleźć. Bo oczywiście przedmiot przypisał się do innej osoby niż osoby otwierającej skrzynię. Tak jest, leather medal był. W każdym razie no, o tutaj mamy jeszcze kolejna rzecz. Jeśli postać umiera, to psuje jej się uzbrojenie, znaczy ekwipunek. Co oznacza, że nie będzie miała teraz armor class, bo będzie miała po prostu zmniejszony. Więc praktycznie teraz będzie padać dopiero. Szybko. Można sobie ostrzelać trochę mysz. I o, i znowu zginęła, widzicie. Tego tutaj bardzo często są takie właśnie wycieczki do świątyni. Albo po to, żeby odtruć bohaterów, albo po to, żeby ich skrzesić. Na początku nie posiadamy takich czarów, a nasi czarodzieja i tak nie są aż tak dobrze wyszkoleni. I nawet nie mogliby rzucić ich za często. Tutaj sobie lepiej naprawić. Nie kosztuje to dużo. No przynajmniej nie kosztuje dużo tych przedmiotów, które mamy. Skórzany amulet nie daje kompletnie nic, więc jest śmieciem. Jeśli chodzi o muzykę w tej części, to również bardziej podoba mi się ta z części czwartej. Zresztą tutaj też nie jest zła, ale po prostu jakoś do tamtej jestem bardziej przyzwyczajony. Tutaj sobie można przeszukać pomieszczenia. Jak reklama. Kto co szuka. Tak, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Jest to storehouse.
i wiem, że tam jest po prostu milion przeciwników i na tym poziomie raczej nie dałbym rady ich pokonać. Tylko że widzieliście, że moja druidka pada po jednym strzale w mordę. Ja możemy sobie zajść do jaskiń, w których jest zagadka. Musimy sobie włączyć światło. Są również nietoperze. Nietoperze wampiry, one są bardzo złe, ponieważ zatruwają nasze postaci. Już nasz barbarzyńca ma... tak, czarodziej też ma piękną minę. Znaczy generalnie w wszystkich częściach Might and Magic te portrety właśnie są takie, że są bardziej śmieszne niż poważne. Natomiast dobrze wskazują, dobrze spełniają swoją rolę. Tak, tutaj mamy pułapki. O, nasz czarodziej zginął. Jest goblin, również stepujący, podobnie jak w części czwartej. Są pułapki, których aktualnie nie chcę przez nie przechodzić, ponieważ nie posiadam czaru jump. A chyba on jest do tego potrzebny, który nas teleportuje o jakby dwie kratki do przodu. Tylko dopiero gdy sobie kupię ten czar, będziemy mogli tam przejść. Tak, znowu będzie wycieczka do świątyni. Ten tutaj sprint. No, na początku nie kosztuje to dużo, ale z tego co wiem, to im później w grze, tym im postać ma wyższy level, tym więcej to kosztuje. Tak, postacie zatrute również należy wyleczyć w świątyni, jako że one po prostu umrą po pewnym czasie. Nie da się tego wyleczyć w normalny sposób, tylko czarem, którego ani ja nie posiadam, ani pewnie nie stać na niego. Tam możemy po prostu wyjść z miasta. Pokażę wam, co jest na zewnątrz. Tak, są gobliny, które strzelają z łuku, nie wiadomo jak. No, dostajemy 20 zł za nich. No, tak jak mówiłem, grafika w tej grze nie jest taka dobra jak w czwórce. No, w czwórce też nie jest dobra, ale o wiele bardziej mi się podoba. Jest jakby bardziej szczegółowa, bardziej... Tutaj jest wszystko takie bardziej rozmyte. Mamy namiot, znaczy nie, to jest wóz. Sofena mieszka tam. Za 10 zł może tam się skonsultować ze swoim wszystko widzącym okiem. Tak, uważajcie na głupków z jakiejś tam góry. Tutaj tradycyjna eksploracja. Wydaje mi się, że świat tutaj w Eyes of Terra jest troszkę mniejszy. Tam mamy pięknego przeciwnika, grzybka, który jest stworzony bardzo śmiesznie. Znaczy, potwory również są o wiele bardziej dopracowane w części czwartej. Tutaj chyba... Właśnie nie było tego konceptu graficznego jeszcze wymyślonego. Jak ma ta gra całkowicie wyglądać? Czy ma być nowoczesna, czy ma być stara? Czy te grzyby mają być fantastyczne, czy jak? Ale widać, że nie wzorowali się na niczym i po prostu nawet jak te gobliny są, to one wyglądają tak troszkę po swojemu. Oczywiście tutaj miasto również zajmuje jedną kratkę, mimo że jest wielkie. Tak, training ground jest zamknięty, więc musimy czekać. Dlatego mówiłem, to jest to bardzo uciążliwe. A wcale nie nadaje klimatu. Później z tego zrezygnowano na szczęście. No, możemy sobie ładnie wytrenować wszystkie postacie. Trening postaci jest rzeczą najważniejszą w Might & Magic. Tylko, że po prostu dodaje rzeczy, dodaje plusy do trafienia oraz ilość ataków. Potem mają niektóre postacie po kilkanaście ataków naraz. Zadają naprawdę ogromne obrażenia. Orkowie są dosyć śmieszni tutaj, bo są chudsi niż gobliny i mają dziwnie poruszające się brzuchy. Zresztą jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie. Takie brzuchy piwne, można powiedzieć nawet. Tak, czarodziej już dostał w czambo. No i to generalnie tak to wygląda. No tutaj za bardzo ta gra nie jest jakoś specjalnie fascynująca. Po prostu idziemy i nawalamy we wszystko, co się rusza. Jako że wszystko, co się rusza, jest naszym przeciwnikiem.
nie mam tutaj wielkiej filozofii. Czasami można rozwiązać jakieś zagadki, ale to czasami. Szczególnie w podziemiach, jako że na właśnie na góry nie ma takich dużych zagadek. No w sumie to by było na tyle, nie ma więcej co pokazać. Byłoby to już później dosyć nudne, więc tutaj zrobię save'a. No i tak, i żegna was, amigowy Kojot, do zobaczenia w następnej grze.